Witam na konferencji prasowej po meczu 32. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, w której Piast Gliwice pokonał na własnym stadionie OKS Łódź 4-0. Jest z nami trener drużyny gości, pan Marcin Matysiak. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Bardzo proszę o komentarz po tym spotkaniu. Myślę, że nie ma co tu komentować, bo każdy widział, co się wydarzyło, tylko kolejny raz, kiedy po stracie bramki tak naprawdę przestajemy być drużyną, przestajemy funkcjonować na boisku jako zespół. I po stracie pierwszej bramki widać, że to wszystko, już kolejny mecz, gdzie tracimy pierwszą bramkę i to wszystko gdzieś się sypie. Jeszcze u siebie potrafimy wykrzesać trochę tych sił i tego zaangażowania. Tutaj już tak naprawdę kolejny mecz, gdzie na wyjeździe tracimy bramkę i to wszystko pada jak domek z karty. To tyle, bo tu ciężko cokolwiek mówić. Na pewno przede wszystkim ważne i cieszy, że wygrywamy mecz, który matematycznie też zapewnia nam utrzymanie i jest to powód do radości, pomimo tego, że ten sezon zaczynaliśmy z ambicjami gry o większe cele i o coś więcej niż grę utrzymania, ale jak się znaleźliśmy w takim położeniu, no to ostatnich 5 spotkań rozegraliśmy, można powiedzieć, jak klasowa drużyna i to nam daje dzisiaj to utrzymanie. Jeżeli chodzi o sam mecz, graliśmy z drużyną, gdzie uczuliliśmy zawodników, która pomimo tego, że spadła, ma swoją jakość i jest taką, trochę taką nietypową drużyną spadającą z ligi, bo nie jest to drużyna bez umiejętności gry w piłkę, wręcz przeciwnie, po prostu ma swoje inne problemy, ale na pewno nie jest to techniczna, dobra gra, utrzymanie się przy piłce, jakby taki polot w tym, szczególnie teraz jak już żadnej presji tak naprawdę nie mają. I te pierwsze 20 parę minut, można powiedzieć, że momentami mieli też przewagę. Dobrze, dla nas bardzo było istotne, że wybronimy to i że taki moment, kiedy LKS przeważał, to potrafiliśmy wybronić i nie stracić bramki przede wszystkim, bo wiedzieliśmy też, że LKS, problemem LKS-u jest utrzymanie poziomu gry przez 90 minut i że będziemy mieli ten swój moment, w którym będziemy mogli przechylić szalę na swoją korzyść i taki moment nadszedł początkiem drugiej połowy i myślę, że cała druga połowa była już zupełnie pod naszym dyktando i byliśmy zdecydowanie lepsi w tej drugiej połowie i pokazaliśmy po prostu dobrą piłkę też sposobem, bo z autu strzeliliśmy, po wyrzucie z autu strzeliliśmy pierwszą bramkę, ale potem też po kilku ładnych akcjach, co na pewno cieszy i gratuluję zespołowi zwycięstwa i przygotowujemy się już do następnego meczu, pomimo tego, że tu już nie ma takiego ciężaru, to dla nas to będzie okazja, żeby się dobrze zaprezentować do końca sezonu.